Witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, spotykamy się w bardzo poważnej sprawie. Wczoraj minister Antoni Macierewicz w Brukseli na spotkaniu ministrów obrony narodowej zadeklarował publicznie, że Polska włączy się w koalicję przeciwko państwu islamskiemu. Te słowa w kontekście słów również pana premiera Gowina jeszcze z czasów kampanii wyborczej, kiedy deklarował on wysłanie polskich wojsk na tereny Syrii i tereny okupowane przez państwo islamskie, wydają się tym bardziej bardzo poważne. My dzisiaj żądamy pełnych wyjaśnień od pana ministra Macierewicza w tej sprawie, bo te deklaracje idą bardzo daleko. Na bardzo wielu portalach na Bliskim Wschodzie, ale też na portalach międzynarodowych pojawiła się już informacja o tym, że Polska przystępuje do koalicji przeciwko państwu islamskiemu, a my do dziś nie wiemy na jakich warunkach. Warto też zadać to pytanie w kontekście tego, co będzie się działo w Polsce wkrótce, czyli dwóch bardzo ważnych wydarzeń międzynarodowych, mianowicie Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO w Warszawie. Te decyzje w tym kontekście budzą również wielkie kontrowersje. Kolejne pytanie, które trzeba zadać, to pytanie, czy zwierzchnik Sił Zbrojnych, czyli pan prezydent Duda, był informowany i czy wiedział o tym, jakie będą deklaracje polskiego ministra obrony. Wiemy, że w ostatnim czasie straciliśmy strażnika konstytucji w osobie pana prezydenta Dudy. Pytanie, czy straciliśmy również zwierzchnika Sił Zbrojnych. Dzisiaj na te pytania będziemy oczekiwali bardzo szczegółowych wyjaśnień. Proszę Państwa, jest największym błędem, jeżeli wyprzedza się czas. Jest czas na dyskusję i jest czas na decyzję. Uważamy, że błędem jest podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia Polski do koalicji przeciwko państwu islamskiemu, zanim nie uzyskało się precyzyjnych deklaracji odnośnie do tego, jak będzie wyglądało wzmocnienie naszego kraju przez NATO w ramach tak zwanej inicjatywy europejskiego bezpieczeństwa prezydenta Obamy. Nie ma jeszcze decyzji, ilu żołnierzy amerykańskich będzie przebywało na terytorium naszego kraju. Nie ma też decyzji ostatecznej o tym, jaka będzie ilość sprzętu amerykańskiego, która tutaj u nas będzie rozlokowana. I nie ma wreszcie ostatecznej decyzji, jaka część spośród tych 3 miliardów 400 milionów dolarów będzie wydana na wzmocnienie infrastruktury wojskowej, na wydatki związane z ćwiczeniami tutaj właśnie u nas w Polsce. Zanim nie uzyskamy informacji o tym, jakie są plany NATO odnośnie do wzmocnienia naszego bezpieczeństwa narodowego, podejmowanie jakichkolwiek rozstrzygnięć odnośnie do takiego czy innego udziału Polski w operacji przeciwko państwu islamskiemu jest poważnym błędem i dlatego oczekujemy precyzyjnej informacji o tym, do czego rząd polski zobowiązał się na ostatniej ministerialce w Brukseli, jeżeli chodzi o udział w koalicji antyislamskiej i jakie są precyzyjne deklaracje ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeżeli chodzi o rozlokowanie amerykańskiego sprzętu i żołnierzy w Polsce. Jest rzeczą oczywistą, że konkurujemy ze naszymi najbliższymi sąsiadami z Europy Wschodniej i Środkowej, mam na myśli tutaj kraje bałtyckie, Rumunię i Bułgarię, i powinno nam zależeć na tym, żeby jak najwięcej amerykańskiego sprzętu i amerykańskich żołnierzy przebywało na trwałe w Polsce, nawet jeżeli to nie jest obecność stała, tylko obecność tak zwana trwała. Te pytania kierujemy dzisiaj do rządu i uważamy, że opinia publiczna w Polsce ma pełne prawo do tego, aby znaleźć odpowiedź na te pytania. Rozmawiamy w bardzo poważnej sprawie, ale też minister Antoni Macierewicz w trakcie swojego urzędowania jako minister obrony narodowej niestety z tej strony nie dał się poznać. Na samym początku zasłynął jako orędownik bomby atomowej, później włamywał się łomem do Centrum Kontrwywiadu NATO. Dzisiaj deklaruje bardzo poważne zaangażowanie bez szerszej dyskusji w Polsce, bez powiadomienia o tym Sejmu, czyli organu, który jest organem kontroli nad rządem. Dlatego dzisiaj tak poważne pytania należy postawić. Co więcej, należy również wezwać pana prezydenta Dudę, aby wreszcie zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. To jest odpowiednie forum do tego, żeby zajmować się takimi właśnie sprawami, jak zarówno
ewentualny udział Polski w operacji przeciwko państwu islamskiemu, jak i co do planów NATO odnośnie do rozmieszczenia swoich sił i środków na terytorium naszego kraju. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest od tego, żeby takimi sprawami się zajmowała i dlatego apelujemy do pana prezydenta, aby ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego została zwołana jak najszybciej, aby rozwiać te niepokoje, o których wcześniej mówiliśmy.